Halo, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, jak się macie, witam ja wszystkich po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii The Forest. Stary kanibal nam tutaj skwierczy na ognisku, ładnie się pali, a my kontynuujemy naszą przygodę w sezonie drugim idealnie, ale po prostu timing tutaj był perfekcyjny. Witam was po prostu, dobrodziej ostrzyżony, normalnie cały, tak trochę jestem ciemny, dlatego że za oknem jest 29 stopni, wyobraźcie sobie, 29 stopni w Cardiff dzisiaj, temperatury jak w tropikach, coś niesamowitego, aż normalnie, no jestem taki cały spalony jak burak, jak widzicie, kto był na live'ie, ten widział, że już trochę słońca złapałem, a do tego mam nowe słuchawki, jak widzicie, które są swoją drogą zajebiste, bo słyszę siebie? Nie słyszę siebie, znaczy słyszę tak z wnętrza siebie, tak jakbym pod wodą był. Zajebista sprawa, takie słuchawki normalnie dostałem od mojej Oli na urodziny. Taki spóźniony prezent urodzinowy i przynajmniej teraz lepiej będę słyszał te wszystkie wspaniałe dźwięki w The Forest. Ale nieważne, nie przedłużajmy, słuchajcie. Jeb! No dobrze, niech i tak będzie. Mamy tu jakieś kości. Słuchajcie, co się zmieniło od ostatniego odcinka, jeśli oczywiście nie jesteście na bieżąco. Jak widzicie, mamy bardzo, bardzo mocno posuniętą budowę. Zaraz jak tylko dzień nastanie, to wam dokładnie pokażę, co nam tutaj brakuje. A w międzyczasie może tutaj, se odłożę do mojego, mam taki piękny stół se wstawiłem tutaj, a do tego tu jeszcze muszę jakiegoś królika wsadzić, żeby mieć przyjaciela, z którym będę mógł konwersację przy zapalniczce firmy Cil prowadzić w nocy, kiedy będziemy tutaj sobie mieszkać w naszej pancernej chatce Drwala. Ale patrzcie, już ranek wstaje, już zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Wygląda to naprawdę świetnie, a to dopiero początek tego, co chcę tutaj zagospodarować na tym terenie. Więc jedziemy dalej. No tak, tu nam brakuje dwie skóry z królika, 7 patyków, 23 patyki nam brakuje, tak, dobrze. Dobrze, tak, tu już nam słoneczko wstaje. Ja się tylko jeszcze przejdę zobaczyć, czy może jakiś królik albo inna zwierzyna się złapała w naszą pułapkę, którą postawiliśmy. No tutaj panie, kto to tak panu spierdolił, no ja nie wiem. No tutaj ciekawe takie przejście, ale tu raczej nikt tędy nie przejdzie, nie wydaje mi się. Aczkolwiek no ciekawie to jest, o, ty, nawet da się przejść, no proszę. Kurde, jaki skoczek, przez pot przeskoczył jak Wałęsa za Solidarność. To też ciekawe, ale idziemy dalej, tak. Jak widzicie, cały mur obronny został tutaj wykonany, także od tej strony jesteśmy ładnie osunięci. Teraz jedynym wejściem do naszej zagrody jest tak naprawdę tutaj ujście rzeki, które dzisiaj będziemy zagospodarowywać. A dlaczego się zapewne się zastanawiacie, dlaczego ta brama tutaj zniknęła? Dlatego, że podczas zbierania materiałów. O kurde, ten ptak mnie tak tu wystraszył. No nieważne. Podczas zbierania tych materiałów, które no trochę zajęło, bo tam było ponad, schowaj tą zapalniczkę, bo już jest dzień, słoneczko wstaje. No stwierdziłem, że zrobiłem coś innego. Zaraz przejdziemy do tego, ale przejdźmy się tylko do naszego terenu takiego leśnego, w którym, no w sumie leśnego już powoli, to jak widzicie, ta linia drzew się cofa. Mimo że jest włączony regrowing mode, to jednak piła łańcuchowa robi swoje uszkodzenia do tutaj tej okolicznej ściółki leśnej i nie tylko. Gdzieś tutaj miałem, chyba tutaj, a może tutaj? Nie, to chyba tutaj gdzieś było, co? Tutaj gdzieś miałem taką fajną klatkę. O, tu jest klatka na króliki, ale jak widzicie, nic się niestety nie złapało. O, a może teraz, co? A może teraz, halo? A? Króliku, nie masz ochoty tutaj wejść? Bo potrzebuję przyjaciela. Króliku, nie masz ochoty? W pułapkę tutaj się złapać? No wiesz. No raczej nie. No biegają tutaj wokół, ale te króliki. O, już. Może na żywo byśmy to zobaczyli, jak to się łapie. O, Bambi. No dobra, nieważne. Nie, idziemy dalej. Jak dziwnie mi się nagrywa, będę musiał się przyzwyczaić do takich normalnych słuchawek, bo wiecie, te chińskie podróbki, takie no, te kalafiory, które miałem wtedy, no to no bardzo mocno przepuszczały dźwięk zewnętrzny do tego, co tutaj się dzieje, że tak powiem, w grze, z tego, co leci ze słuchawek. Ale nie zmienia to faktu, że teraz po prostu mam tak uszy odseparowano, to mi tak naciska po prostu na moje kalafiory, że no nic nie słyszę, ledwo siebie słyszę, jak w tej chwili gadam. I staram się, że tak powiem, wymodulować swój głos do takiego stopnia, że nie będę w żaden sposób się darł. Mam nadzieję, że w tej chwili się nie darł, nie drę, język polski trudno mi jest. Ale zaraz, tak,
Może przejdźmy od razu przejdźmy do budowania, bo jednak to jest najważniejsze. Co ja chciałem tutaj zrobić? Zrobić coś bardzo, bardzo takiego specjalnego. Nie wiem, czy mi to wyjdzie za pierwszym razem, ale na pewno trochę się potrudzimy dzisiaj szkicowaniem. Okej, czyli mamy tak... Okej. Zaraz wam pokażę. Może nie, tutaj raczej, tak. Teraz tutaj. Tutaj. W ten sposób. Teraz od tej wieży byśmy tak. Właśnie, tylko że żeby to było takie otwarte, to najważniejsze. No to może być problem, jak to wybudujemy. To może być duży problem, ale... Spokojnie, spokojnie. Ja nie wybuduję. Dobra, zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda. No wygląda to całkiem nieźle. O. Takie coś, tak? Ile? 121. I teraz, co ja chcę osiągnąć przez to? Jak się pewnie zastanawiacie, że bardzo fajne dobrodzieje, ale przecież to takie niepraktyczne. Pomysłem jest to, żeby jak to się wybuduje, to ten fundament tutaj wywalić. Nie chcę tego mieć. Po prostu, żeby tu było przejście, żeby można było ze spokojem wejść, a tutaj będzie dopiero wejście na powierzchnię. To oczywiście zamuruje się kamieniem. Tak, to się zamuruje kamieniem. Tylko czy to da radę? Pokażcie mi teraz. No właśnie, o to jest pytanie. Bo ja tutaj tak nie za bardzo widzę, czy to robię dobrze czy źle. O, w ten sposób, chyba wysokościowo, no jest minimalnie wyższe, ale myślę, że to nie będzie jakoś wielce nam przeszkadzać, nie wydaje mi się. Raz. To jest 121 desek, zapamiętajcie tą liczbę, 121 desek. Dwa. Trochę za wysokie teraz to jest, z tego co widzę. Czy musiałoby to by chyba tak gdzieś tutaj aż przychodzić? Dobra, tutaj 3. Cztery. To jest minimalnie za wysokie to. Tu będą tutaj, niestety, ale to będzie nam mocno odstawać. Ale zaraz zobaczymy, spokojnie. Okej. W ten sposób. O. Teraz jeszcze bym potrzebował. Gdzie to jest? Nie widzę. Tutaj, tak?
Duże kombinowanie, ja wiem. Oj, to jest ciekawe. To jest o wiele ciekawsze niż 129. No moment, to 129. No kurwa, usunąłem, nie wierzę. Nie to usunąłem, właśnie to mi się nakładało. No to nie będzie proste, to nie będzie proste. Wywal mnie tu, nie chcę tego w ogóle. Nie, 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 nie. Czy ja to muszę ogólnie poprowadzić tak, żeby to mi wysokościowo odpowiadało? Odtąd muszę to zrobić, żeby to była taka brama wjazdowa, rozumiecie, nie? Bez rozwalania tego budynku. Także to nie będzie... idź pan w cholerę. To nie będzie takie proste. Zaraz, zaraz, tutaj tak. Czyli mamy odtąd, tak? Nie wiem, czy... Zaraz zaczniemy. Będziemy musieli to w ten sposób brać. O, to już będzie za niskie. To już widzę, że... A w sumie? Czy ja wiem, czy za niskie? Nie, wydaje mi się, że dobrze to postawiłem. Wydaje mi się. Aczkolwiek może mi się tylko wydawać, nie? Tutaj postawimy jeszcze drugą tą, także to będzie spoko, bo tutaj będzie można jeszcze dobudowówkę postawić. Myślę, że ze spokojem. Dobra, tu. Ale to będzie... Wybaczcie, że tak mało mówię w tej chwili, ale... Naprawdę najwyższy... Najwyższy poziom skupienia jest potrzebny, żeby tutaj cokolwiek z tego wyszło, no nie? O. 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 Spokojnie, spokojnie, tutaj. O. Tutaj. O, to jest taka właśnie brama wjazdowa. Pyk. A czemu nie mogę? A? Co tu się stanęło się? Co jest znowu? Co, że przekroczyłem maksymalną liczbę tych? Ale mnie ta gra denerwuje. Tak, chyba przekroczyliśmy, wiecie co? Maksymalną liczbę. No dobra, jak tutaj to zrobimy tak, raz. Tak. Jest prosto? Mniej więcej. Tak. Oj, tu będzie takie wejście właśnie przez wodę. To mi się podoba. Tak. No i tak, to będzie tak zrobione. To sobie obudujemy kamieniem. No i tu będzie taki wjazd, nie? Rozumiecie? To będzie kamieniem tak owalone, to wybudujemy. Ile? 136 wyszło. No tak z tego co widzę, tutaj ładnie wszystko jest. Tu będzie... To wywalimy kompletnie, nie? To wywalimy kompletnie. Żeby tutaj już było takie wejście. To mam nadzieję, że nam się uda tym katerem właśnie to tak zrobić, że będzie można potem wjeżdżać cały czas sankami. Tutaj elegancko ten wodospad będzie tak tutaj zabezpieczony. Tutaj sobie zrobimy jakiś taki ołtarzyk, takie wiecie, welcome to Dobrodziej Gród. Bardzo ładnie, takie spa by tutaj można urządzić. No, a ta brama wjazdowa całkiem nieźle to będzie wyglądać, wydaje mi się. I tutaj od tego kamień, a tutaj jeszcze na przykład
od tej strony, tu jeszcze będzie można dodatkowe rzeczy stawiać na szczycie tej platformy, tak? Na tej podłodze, jak na tym będziemy zachodzić, to będzie można jakiś taki mur obronny postawić, tutaj jakąś taką większą basztę, większy kamień i tak dalej, także... Tak, takie by było wejście do naszego ogrodu i to nam zajmie 136 drewna, to sporo, to naprawdę sporo. No ale cóż, bywa. Nic z tym nie zrobię. Poza tym, że zaproszę was na live'y, na których czasami zbieramy sobie materiały właśnie do tego, do takich właśnie dziwnych pomysłów. O, ale jestem wysuszony, panie złoty, napij się wody. Wody tutaj, dawaj jeszcze. Dawaj jeszcze łyka. No, napij się jeszcze. Dobra. Napojony. Co prawda, brudną ślumpę piję, ale to moje jezioro. Ja tutaj sikam i w ogóle, więc mogę sobie pozwolić. Tutaj pierwszy ogródek też się pojawia. Jak widzicie, jakieś, nie wiem, chwasty czy coś innego, inne pokrzywy tutaj sobie rosną ze spokojem. A tak to wygląda, jeszcze wam pokażę. Tak przyszłościowo, jaki plan, co tutaj tak po prostu, jak to wygląda, nie? Tutaj zostawiłem sobie dziurę w płocie, żeby mógł przechodzić. Kanibale są za głupi, żeby przez to przejść, ale taki... Frywolny mąż jak ja ze spokojem sobie daje radę. Także no wygląda to całkiem nieźle. Pokażę wam jak to od góry wygląda, bo tutaj jest takie bardzo ładne wejście na górę. Co prawda, że jest to dosyć niebezpieczne, bo kanibal mógłby ze spokojem nam tutaj zeskoczyć i wedrzeć się do wioski. Co na pewno będziemy testować, ale na razie no kanibale wszyscy przychodzą od terenu zielonego. Oni się tutaj raczej po tych wysokich terenach tutaj kompletnie nie pałętają, ale patrzcie jak to wygląda. Ładnie, nie? Teraz w ogóle wiecie co? Wyłączę sobie te ikonki. Tak, dlaczego dobrodzieju nie grasz już bez HUDA? Dlatego, że jakby nie patrzeć, no to pomysł wam przedstawiłem, ale nie będę go jeszcze realizować w tym drugim sezonie. Pomysł na ekstremalny hardcore, jaki taki se pomyśleliśmy, to bez HUDA i na hardkorze i w ogóle i tak dalej, no to będę dopiero realizować w nieokreślonej przyszłości. Dużo zależy od was, jak będziecie wspierać tą serię właśnie. Także tak to wygląda, nasza łupka tak wygląda, no dosyć dziwacznie, ale pancerna jest, to się liczy. Tak, no mamy spory teren do zagospodarowania. Spory teren do zagospodarowania, jak go sobie zagospodarujemy, to myślę, że będziemy mogli tutaj ekspansję poprowadzić w postaci właśnie jakichś schodów tutaj wiodących. Tutaj jest taki właśnie taki moment, tutaj, o, czekajcie, zejdę sobie, o. Tutaj właśnie tak widzę, że jakby te schody poprowadzić w górę, to można by tam jakby taką górną część miasta, pozdrawiam fanów Gotika, Korinis i tak dalej, żeby tam właśnie sobie budować takie bardziej górne miasto, tak? A tutaj raczej będą takie jakieś baraki, pancerne chaty, pierdoły i tak dalej, ale no najpierw musimy sobie poradzić z tym i to na pewno będziemy na live robić, bo tutaj będę musiał się najeździć, a tymczasem przyjadę się, bo musimy sobie tak, nazbierać sobie musimy dwie skórze królicze skóry, skórze skórlicze, skóry królika musimy sobie nazbierać do naszego krzesła, a do tego 23 patyki. Także no, no trochę jest zbierania, to sobie pojadę właśnie naszym wózkiem. W ogóle jest naprawdę gorąco, jeśli to widzicie, zapewne nie, bo kamerka jest dosyć ciemna, ale jeśli to widzicie, to wybaczcie, ale się pocę jak prosie madagaskarskie, bo jest coś niesamowitego po prostu, jaka dzisiaj temperatura w Cardiff, widać to po moim poparzonym czerwonym jak paruwa ryju, że lato po prostu w pełni do Cardiff zawitało, ciekawe na jak długo, pewnie nie na długo, ale na wystarczająco, żeby trochę się nacieszyć. Zresztą jest to jeden z ostatnich materiałów, który nagrywam. Wszyscy zamarli. Ostatnich materiałów, który nagrywam przed wyjazdem do Polski, bo w środę, dzisiaj jest niedziela, jak kręcę ten materiał, a w środę już wyjeżdżam do Polski na 13 dni w celu odpoczynku, urlopu, spraw prywatnych, a także wesel czy innych takich pierdół, więc no będzie na pewno bardzo ograniczona ilość materiałów, aczkolwiek już się dogadałem z operatorem telefonii komórkowej, że będę miał po prostu większy dostęp do internetu i będę w stanie po prostu live'ować dla was, także będą jakieś live'y, ale takie bardziej live'y z terenu, wiecie, tutaj nie wiem, jakieś wódeczka. O, ale dziwnie to się skulało, no nieważne, odkładamy to sobie i zbieram tym, jeśli widzę jakieś patyki, to od razu zbieram na dzień dobry wszystkie patyki z ziemi, ale nie widzę tutaj, bardzo mało jest patyków, kamieni jest od cholery i trochę, trzeba przyznać, na tej zimie,
ale jeśli chodzi o patyki, to jest zdecydowanie pełne z jakichś takich gałęzi, których ni to nie podniesiesz, ni to nic ty nie zrobisz. Trochę bieda. Wezmę sobie tego kamienia, jakbym zauważył gdzieś królika, to zaraz sieknę. O, muchomory. Nie, nie chcę. Nie chcę muchomorów. No i nic się nie złapało. Lipton. Co za dźwięk? Ha, no ciekawe, ciekawe, idziemy dalej. O, królik tutaj. Nie trafiłem standardowo. Standardowo nie trafiłem, a o, kurki, kurki to se zjem. No i elegancko. Można, można. Dobre, kurki, dobre, mniam, mniam, mniam. No dobra, zbieramy dalej. O, tu jeszcze jeden patyk. Tu jeszcze jeden patyk. Wywróćka. I jeps. Nie ma cię. Zabić wiewiórkę z rana jak śmietana. I Bambiego. Rde. Chodź tu. Z tego nie wyszedł jakiś ten patyki, nic z tego nie wypada. Trochę biednie. Trochę biednie, ale damy radę. Damy radę. Czekajcie, jeszcze jakieś patyki gdzieś, coś. Ktoś widział? Ktoś wie? O. A! Kurde, jak ja nie trafiłem w tego. Cholernego młota. No dobra, gdzie jest nasz wózek? Kanibal Maciej sprawdza, co to za wózek. Tylko sam jest? Chyba sam jest. No to nic, zetniemy w tym kierunku to drzewo. Zetniemy w tym kierunku to drzewo, zbierzemy je sobie na wózeczek i po prostu będziemy jechać do przodu. Ale dziś, ale normalnie mi czasu zeszło się. Przecież ja cały odcinek, żebym stawiał praktycznie szkic tego budynku. No ale to w sobie dobrze. W sobie to nawet dobrze, że akurat nie buduję go od razu, bo będziecie w stanie wyrazić swoją opinię. Czy czujecie tą wizję, która powstała? Bo to jest taka zmiana planu, wiecie. Z jednej strony budujemy gród, ale to będzie taki nowoczesny gród z ociepleniem, ze styropianu i nie tylko. Więc... no już z daleko to wygląda całkiem zacnie, a to jest dopiero szkielet, rusztowanie wybudowane. Ej, gdzie on poszedł? Kanibal Maciej? Nie wiem. Dobra, jeszcze jedno daj tutaj. Dlaczego używam normalnej siekiery? Numer jeden, z racji, że Arabusy z Arabii Saudyjskiej podkręcili ceny paliwa, to nie jestem w stanie cały czas używać piły łańcuchowej. A numer dwa, niestety piła łańcuchowa dosyć mocno jest, no nie jest ekologiczna, powiem tak, że drzewa nie chcą odrastać po pile łańcuchowej, bo 8 na 10 razy piła łańcuchowa po prostu rozwala te pniaki i później niezależnie czy ja śpię, czy mam regrowing mode, czy nie, to i tak to się kończy tak, że no, że mam po prostu brak drzew. A widzicie, już coraz dalej musimy wyjeżdżać. Tam też linia drzew bardzo mocno posunięta, tylko wybudowaliśmy dwa murki z jednej strony, z drugiej. A tutaj już widzicie, że mamy 136 belek do wstawienia na samo rusztowanie, wjazd do naszej chałupy, nie? Więc no nie ma lekko, to trzeba przyznać. No i pierwsze tutaj zrobione. Ale ładnie to będzie takie wejście. Może jakąś bramę tutaj postawimy, nie wiem jeszcze. Raczej tu będzie takie wejście otwarte, wydaje mi się. Bo to będzie takie, wiecie, tutaj będzie taki komitet powitalny dla gości, nie? Że będą wjeżdżać tutaj, można się napić, wykąpać w wodospadzie elegancko. Cud, miód, malina, spa, te klimaty. I już się dzień kończy. To jedziemy tylko po ten ostatni wózek. I tak naprawdę, ja wiem, no niedużo w dzisiejszym odcinku, ale fakt faktem, że ta seria w The Forest przeszła swego rodzaju ewolucję, gdzie na live'ach odwalamy duży kawał tej ciężkiej roboty i rozmawiamy sobie, w którym kierunku to idzie, gdzie to idzie i tak dalej. Ostatnio na The Forest mieliśmy ponad 100 osób oglądających naraz. Jestem niezmiernie z tego dumny i zadowolony, że ta seria jeszcze w waszych serduszkach bardzo mocno bije. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i mam nadzieję, że tak jeszcze pozostanie przez ho-ho, albo jeszcze dłużej, przynajmniej dopóki nie skończymy tego zacnego grodu Dobrodziejowa czy jednego Sosnowca, to będziecie wspierać tą serię i na razie wspieracie całkiem nieźle. Oczywiście jakby było powyżej 300 łapek w górę, to wtedy bym częściej te odcinki wypuszczał, ale raz w tygodniu, nawet jeśli tych łapek w górę będzie 5 dosłownie, to i tak będą się odcinki pojawiać, to wam mogę zagwarantować, bo ja lubię jednak zbierać, lubię jednak budować. Chciałbym mieć trochę więcej czasu na to, żeby sobie tutaj pomykać po tej krainie The Forest i budować różne takie chore rzeczy, które mi się w głowie rodzą. Dobra, to tutaj odkładamy i tym sposobem jeden z
12 wózków, które musimy tutaj dowieźć, już się znajduje na pokładzie. Zapada noc, więc myślę, że najlepiej, z racji, że już jestem dosyć mocno spocony, przejdziemy sobie do naszej chałupki. I dzisiaj właśnie taki odcinek króciutki. Jeśli chcecie więcej The Forest, jeśli tęsknicie za The Forest i twierdzicie: dobrodzieju, czemu jesteś taki niedobry i The Forest tylko raz w tygodniu wypuszczać, jak możesz to robić swoim widzom, którzy tak naprawdę cię wspierali od samego początku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to zapraszam na live'y, bo live'y są praktycznie codziennie teraz. Teraz jestem bardziej streamerem niż youtuberem. Kto to by przewidział? Kto to by przewidział? No ale wkręciłem się w streamowanie naprawdę niesamowicie, ale tylko jak trochę mi się czasu zwolni, czyli po powrocie z Polski, to na pewno będziemy też wracać do bardziej regularniejszych odcinków, bo jednak cały czas mamy serie, które są tylko na odcinki. I serie, które są pół na pół, ale też powinny być odcinkami, bo wiem, że nie każdy może być na live'ach. Ale zapraszam na live'y, wieczorami wpadnijcie, przedstawcie się, napiszcie coś na czacie, porozmawiajmy, pogadajmy. A to był kolejny odcinek serii The Forest. Wznoszę wam kielicha w tej chwili do kamery. Nie, nie jest to czysta wódka, jest to po prostu źródlana woda. No, w sumie nie źródlana, bo jest z kranu. A ja żegnam się z naszej chałupki w The Forest. I dajcie mi znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tej zmianie planów w budowli naszej. Na razie, cześć, siemanko, do zobaczenia. Pyk!